Przepraszam za tą małą przerwę techniczną, ale wszystko zostało opanowane. Bardzo miło mi powitać Państwa na prezentacji pod tytułem Neuroskop, czyli Linux poszukiwacz. Pytanie, czy ten temat jest trochę intrygujący, ale mam nadzieję, że się niebawem wyjaśni dlaczego. Dziękuję bardzo za zaproszenie organizatorom sesji. Ja się nazywam Cezary Dąga. Jestem dyrektorem do spraw badań i rozwoju wrocławskiej firmy Neurosoft. I dzisiaj mam jako wsparcie kolegę, czyli pana Aleksandra Duderczyka, który jest naszym głównym analitykiem, projektantem i w istocie on jest twórcą systemu Neuroscope, czyli wyszukiwarki, którą opracowaliśmy. Temat prezentacji to jest Neuroscope. Inteligentna, elastyczna, wydajna wyszukiwarka pełnoprocesowa w środowisku Linux. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatora sesji po to, żeby pokazać pewne ciekawe rozwiązania, które funkcjonują na platformie Linux. Robiliśmy to już 2 lata temu. Być może część z Państwa pamięta, Neuroscope opracował system do identyfikacji pojazdów. Niektórzy twierdzą, że to inwigilacji kierowców, ale generalnie system, który potrafi rozpoznawać tablice, czy potrafi rozpoznawać tablice rejestracyjne, marki, numer pojazdu, prędkości. I rzeczywiście tamte rozwiązanie pokazywane 2 lata temu to było rozwiązanie, które bardzo fajnie funkcjonowało, czy funkcjonuje do tej pory w środowisku Linux. Linux jest platformą systemową dla tego rozwiązania. Ale tak naprawdę w tej chwili różne projekty, które robimy w Neuroscopcie, wykorzystują Linuxa w znacznie szerszym zakresie. I to, co chciałem pokazać dzisiaj, jest to właśnie wyszukiwarka. Wyszukiwarka, która no, wydaje się dosyć powszechnym narzędziem, które wszystkie systemy powinny mieć, przynajmniej systemy informacyjne. No, ale jak się okazało, nasza ewolucja w użytkowaniu wyszukiwarki no, pokazała, że w tej chwili najlepsze rozwiązanie to jest Linux i własna wyszukiwarka, którą sami napisaliśmy w C++. Prezentacja będzie złożona z 3 części. Opowiem na samym początku troszeczkę o Neuroscopcie i o tym, co mniej więcej Neuroscope robi, no i dlaczego akurat używamy Linux. Potem powiem nieco bardziej dokładnie o samej wyszukiwarce. Jaka była jej ewolucja? No i powiem o tym, jakie są jej cechy. My określamy ją mianem NoSQL, czyli jest to specjalny rodzaj bazy danych, tak można powiedzieć, która nie jest bazą typowo relacyjną. No i na samym końcu mam nadzieję pokazać online wykorzystanie tejże wyszukiwarki w produkcyjnym, profesjonalnym serwisie internetowym, który prezentuje informacje gospodarcze. Pokażę Państwu ten serwis w kilku odsłonach, ponieważ on w tej chwili jest tak skonstruowany, że może być brandowany i łączony z innymi repozytoriami wiedzy. Więc pokażę je w dwóch wersjach i zobaczycie Państwo, w jaki sposób ta wyszukiwarka funkcjonuje w fizycznym systemie. Główne przesłanie Neuroscope'u firmy, która powstała już ładnych paręnaście lat temu, to teza Kurta Lewina, że nie ma nic praktyczniejszego do tej teorii. To jest taka teza, że jak mamy fajną teorię, fajny algorytm, to on powinien być bardzo praktyczny. No i to jest to, co Neuroscope próbuje robić od początku swojego istnienia, czyli szukać fajnych teorii i implementować te teorie w praktyce. Nasze zainteresowania skoncentrowały się na technologiach ogólnie znanych sztuczną inteligencją. Czyli zaczęliśmy robić systemy, które zajmują się analizą i syntezą mowy. Tutaj być może niektórzy pamiętają, jest plusem, jak naprawdę syntok, naprawdę cały czas jest. Trochę nas już konkurencja poprzedziła, ale akurat w pewnym momencie syntok był dosyć znanym produktem. Zajmujemy się również algorytmami przetwarzania obrazów cyfrowych, takich jak rozpoznawanie pisma, kompresja obrazów. No i tworzymy również rozwiązania używające technik analizy języka naturalnego, czyli na przykład analizy składni, analizy gramatycznej itd. W tym wszystkim stosujemy sieci neuronowe i stąd w ogóle pochodzi nazwa firmy Neuroscope. Przy użyciu technologii bazowych zrealizowaliśmy szereg projektów. My to nazywamy projekty wertykalne, czyli tak naprawdę projekty, które wykorzystują
inteligencji po to, żeby osiągnąć pewien praktyczny cel. Pierwszym projektem, który powstał w 1997 roku, to było urządzenie dla niewidomych, które odczytywało głosem książki pisane drukiem. Wkładło się książkę na skanerze i stało później i za chwilę skaner po prostu odczytywał głosem to, co było napisane w książce. Następnym takim dużym projektem było zrobienie całego repozytorium prawa polskiego w taki sposób, że zeskanowaliśmy wszystkie dokumenty i w tej chwili przetworzyliśmy do postaci, która nadaje się do publikacji przeszukiwania. W istocie projekt ten trwa do dzisiaj, dlatego że współpracujemy z wydawnictwem prawniczym CHB, realizując produkt Legalis. To jest taki duży repozytorium wiedzy prawniczej. Zrobiliśmy taki sam system dla polskich norm, czyli w tej chwili, jak chcecie Państwo kupić polską normę w systemie enormy.pl, to dokładnie jest to system zrobiony przez Neurosoft. Zrobiliśmy system, który identyfikuje pojazdy, to jest Neurocar. Opracowaliśmy taki system, który pozwala na publikowanie książek w internecie, czy w ogóle repozytoriów takich kartkowo skanowanych Neuroli. No i na przykład takie repozytorium zostało stworzone dla Urzędu Patentowego. Zrobiliśmy po prostu wszystkie polskie patenty od początku istnienia państwa polskiego, czyli od roku 1918 do końca lat 80. Zeskanowaliśmy te patenty, umieściliśmy, przetworzyliśmy, rozpoznaliśmy zawartość, zrozumieliśmy treść, umieściliśmy te patenty potem w europejskiej bazie patentowej EPO. To był projekt, który wleci na Urząd Patentowy. Również istotne było rozpoznanie treści, zawartości dokumentu. No i na samym końcu zrobiliśmy również system Neurobis, który jest w istocie systemem informacji gospodarczej, ale jego podstawowym zadaniem, czy trudnością, jaką mieliśmy przy jego stworzeniu, było de facto pozyskanie danych, ponieważ musieliśmy pozyskać dane z wersji papierowej monitora sądowego i gospodarczego i umieściliśmy go, zrozumieliśmy te dane, umieściliśmy je właśnie w systemie wyszukiwania. Przynajmniej 5 z tych systemów, które opracowaliśmy, to są repozytoria wiedzy, które trzeba przeszukiwać. Repozytorium wiedzy, które jest komercyjne, a tutaj muszę dodać, że no niestety większość tych systemów to są systemy, które sprzedajemy, czyli klient na przykład płaci na licencję za dostęp do repozytorium. W takich repozytoriach istotne jest to, żeby użytkownik potrafił znaleźć informacje, które do niego interesują. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że już Google wszystko znajduje, ale jest bardzo duża sfera internetu, tak zwanego głębokiego internetu, gdzie Google nie dochodzi. Tak? To są informacje płatne, które mają no, podwyższoną wartość, oczywiście względne, ale generalnie jest to tak zwany głęboki internet. I w tym głębokim internecie również użytkownicy muszą umieć wyszukać. No i w tym momencie trzeba im dostarczyć coś takiego jak Google. Tyle tylko, że do zawartości zamkniętej. W związku z tym, że wszystkie informacje w tej chwili, nawet jeżeli są w głębokim internecie, czyli w internecie zamkniętym przed dostępem za darmo, czyli dostępem ogólnym, to są jednak serwowane przez internet. Czyli w rezultacie mówimy w każdym przypadku o jakimś serwisie internetowym, bądź to serwisie prawnym, serwisie normalizacyjnym, serwisie patentowym, czy w końcu serwisie z informacjami gospodarczymi. W każdym z tych przypadków musimy dostarczyć wyszukiwarkę, która będzie w stanie no, obsłużyć klientów takiego serwisu. I jakie mamy w tej chwili problemy w związku z implementacją tego typu systemu? Przede wszystkim mówimy o repozytoriach, które zawierają bardzo dużo dokumentów. Zawsze można zapytać, co to znaczy dużo. Kto wie, ile jest dokumentów w polskim internecie, w cudzysłowie? Dużo. Miliony, miliardy. No Google szuka w miliardach stron, tak? Ogólnie. Z naszej perspektywy dużo dokumentów to już jest kilkanaście tysięcy, a repozytoria takie na przykład jak repozytorium prawne zawiera w tej chwili około 250-300 tysięcy aktów prawnych pełnotekstowo. Repozytorium typu polskie normy to jest 80 tysięcy dokumentów normalizacyjnych. Repozytorium typu patenty to jest 300 tysięcy dokumentów patentowych. Więc to są tego typu rozmiary, czy może to nie są jeszcze miliardy, ale to już są no, dziesiątki i setki milionów zdań, które trzeba w jakiś sposób przechowywać i wyszukiwać.
No i teraz jest taki problem, że z systemu korzysta jednocześnie bardzo wiele osób. Czyli mamy jednocześnie dużą liczbę zapytań, tysiące użytkowników, kilkadziesiąt osób w jednym momencie użytkujących system. Niedawno spotkałem się z kolegami, rozmawialiśmy z kolegami z Agory, którzy testowali wydajność naszego nowego systemu, no i tam się pojawił jakiś problem wydajnościowy i usłyszałem taki tekst, no w zasadzie, co to jest, niespełna 50 zapytań na sekundę, system już tam spowany. 50 zapytań na sekundę, to jest w tej chwili normalny, jakby obciążenie normalnego serwisu, tak? Nie wiem, ile ma nasza klasa, jak to sobie przełożymy na liczbę klików potem na stronę, to pewnie są już miliony miesięcznie, ale generalnie serwisy internetowe muszą być odporne właśnie na tego typu obciążenia. Kilkadziesiąt osób jednocześnie klika wyszukiwarkę i próbuje coś znaleźć. Dokumenty, które przeszukujemy, mają różnorodną wielkość i strukturę. Jest informacja gospodarcza o firmie, która ma kilkanaście słów, czasami to jest kilkadziesiąt słów. No i jest też na przykład akt prawny, który ma wielkość kilkuset stron, kodeks postępowania administracyjnego, czy powiedzmy kodeks cywilny. Każdy z tych dokumentów może zawierać treści różnej ważności, typu abstrakt, treść. I może być tak, że będziemy chcieli w różny, specjalny sposób traktować tę część przy poszukiwaniu tekstowym. W końcu mamy problemy językowe w trakcie wyszukiwania. To są problemy typu język polski ma bardzo bogatą fleksję, więc jak szukamy ciekawego programu telewizyjnego, to jest to samo, co szukanie ciekawego programu telewizyjnego albo ciekawych programów telewizyjnych. Czyli generalnie trzeba umieć użytkownika naprowadzić na właściwy tekst, mimo że on używa innej formy gramatycznej danego pojęcia, które szuka. Podobnie jest w przypadku morfologii, bo osoba wypisująca fakturę, to jest też osoba, która wypisała fakturę, więc pojawiają się na przykład konieczności odwzorowania takich zjawisk jak związki słowotwórcze między słowami. No i w końcu są chociażby skróty, czyli poszukiwanie spółki SA. To jest tak naprawdę poszukiwanie również spółki akcyjnej. Tutaj mam... Nie wiem, jak to zjechać. Ostatni punkt, jak opowiem. W końcu mamy też taki problem, że użytkownicy w tej chwili to jest pokolenie Google. Czyli generalnie wszyscy traktują system wyszukiwania jak system, który po prostu ma się zachować jak przeglądarka Google. Czyli po pierwsze oczekują, że będzie jedno pole, w którym zada się każdy typ pytania. Po drugie oczekują, że wyszukiwarka skoryguje ich zapytanie w momencie, kiedy okaże się, że ono może być błędne, patrz Google, did you mean? Oraz ostatnio bardzo modny element, czyli sugerowanie. Podczas wpisywania zapytania w zasadzie już wyszukiwarka szuka i podpowiada nam, co faktycznie chcesz znaleźć, czy ewentualnie co mogę dla Ciebie znaleźć. Ostatni element to jest taki, że wyszukiwanie musi działać natychmiast. Myślę, że w tej chwili wszyscy jesteśmy tego przyzwyczajeni, że w naciśnięciu klawisza Enter odpowiedź mamy w pół sekundy albo powiedzmy w 200 milisekund i generalnie, jeżeli wyszukiwarka powie, szukała 10 sekund, to byśmy powiedzieli, że byłby się zepsuł. A jak już szuka 20 sekund, to znaczy, że mamy wielką awarię albo swojego łącza, albo gdzieś tam pan to mówił na wszystkich serwerach, co się akurat do tej pory chyba nie zdarzyło. No i w związku z tym powstał problem opracowania wyszukiwarki, która była szybka, czyli umiała odpowiadać bardzo szybko na każde zapytanie, nawet dla bardzo dużych repozytoriów danych. Po drugie, powinna być skalowana, czyli czasami będziemy wyszukiwać 1000 dokumentów, czasami będziemy wyszukiwać 10 milionów dokumentów. Czy dałoby się mieć ten sam interfejs i mieć tą samą metodologię wyszukiwania? Powinna być elastyczna, czyli bez względu na to, czy to jest dokument, w którym mamy opis firmy, czy mamy na przykład akt prawny, powinno się udać ten dokument wcisnąć i w dodatku chcielibyśmy, żeby w tej wyszukiwarce dało się zaimplementować własną metodologię porządkowania listy wyników, czyli robienia ranga. No, wyszukiwarka powinna być inteligentna, powinna uwzględniać specyfikę języka polskiego, no i w dodatku powinna umieć korygować pytania. No, w momencie, kiedy użytkownik popełnia na przykład jakiś błąd
być wygodna, czyli w zasadzie powinniśmy dostać wyszukiwarkę prawie out of box i powinna mieć wszystkie funkcje, które ma wyszukiwarka, czyli możliwość dodania dokumentu, pobrania dokumentu, stworzenia listy dokumentów do pytania i na przykład pokolorowania wyników wyszukiwania zgodnie z tym, co użytkownik szuka. No i w końcu na pewno w tej chwili powinna być to wyszukiwarka, która łatwo integruje się z dowolnym systemem, czyli w zasadzie powinna być dostępna z dowolnego języka programowania i w dodatku powinna być tania. No, jak to wszystko się złoży do kupy, to wychodzi nam mission impossible, to znaczy generalnie zadanie przed konstruktorem takiej wyszukiwarki to jest mission impossible. Przepraszam za użycie obrazka, mam nadzieję, że licencje dojrzą już to trochę. Ktoś pamięta, to jest parafraza myślnik bossów. Jak wyglądała ewolucja rozwiązania w Neurosoftcie? No, proszę Państwa, my zajmowaliśmy się tym tematem praktycznie od początku tego tysiąclecia, czyli od roku 2000. Pierwsze rozwiązanie powstało mniej więcej w roku 2001, gdzie wzięliśmy po prostu gotowe rozwiązanie, no bo najprostsze to było wziąć po prostu to, co jest. A to, co wówczas było, co Neurosoft wówczas używał, to był Microsoft, to muszę przyznać oficjalnie. I użyliśmy silnika bazy danych MS SQL z tak zwanym content indexerem, czyli indeksowaczem pełnotekstowym, który był budowany, czy jest zbudowany w tej chwili w platformie Microsoft. Bardzo szybko się okazało, że nie jest to ani tanie, ani skalowalne, ani wygodne, ani w dodatku, i w tym przypadku to był główny problem, nie dało się tego łatwo przystosować do języka polskiego. Wówczas nie można było wyszukiwać selekcji w content indexerze, musieliśmy sobie poradzić jakoś sami. Więc kolejny krok to było wzięcie już rozwiązania na Linuxie, stąd ten TKL, czy rozwiązanie. Pierwszym krokiem był MySQL, który został wyposażony w moduł analizy językowej zrobiony przez nas, w taki sposób, że robiliśmy normalizację tekstu, umieszczaliśmy w bazie danych tekst pierwotny i tekst normalizowany. I to całkiem fajnie działało, dopóki mieliśmy w miarę małą liczbę dokumentów. Na przykład pierwszy system prawny został zrobiony właśnie w taki sposób, gdzie jak tych dokumentów było kilka tysięcy, system sobie dawał całkiem nieźle. No ale niestety znowu się okazało, że przy większej ilości danych, po pierwsze indeks, czyli ta baza była bardzo duża, bo zawierała powielone informacje bez normalizacji językowej i z normalizacją językową. No i była mało wydajna. Więc pojawił się kolejny pomysł, żeby użyć już bardziej wyrafinowanego silnika. Był to Polska SQL z mechanizmem Kisserage. Również z wykorzystaniem grama zamiast symbola, szczegóły użycia. No i to zaczęło funkcjonować w tym momencie jako pierwsza wersja wyszukiwarki Neurosoft. Również mieliśmy problemy z wydajnością, problem z tym, że ten system wymagał długotrwałego indeksowania. W rezultacie około roku 2008 zrobiliśmy pierwszą wersję całkowicie naszej wyszukiwarki, która nie była złączona już z silnikiem bazy danych. I to był Neurosoft 2, który był napisany w Pythonie. O dziwo, to przeproszenie, działało to doskonale. Tutaj muszę przyznać, że Python pod pewnymi względami jest językiem, który bardzo nas zadziwił, dlatego że to język do prototypowania, czyli w zasadzie do pisania małych aplikacji, ma bardzo efektywny i wydajny system typów. I w zasadzie w tej chwili wszystkie projekty neurosoftowe, które powstają jako prototypy, nawet te duże, które wymagają pewnych analiz wydajnościowych, są robione w Pythonie. Python pokazał, że jest w stanie szybciej działać już poza SQL z T-Searchem, ze wszystkimi tymi bazozawodnymi specyfikami. No, lubi się ostatnio szybko to sprawdzać. Te języki, nazwijmy to nowsze, tak? Typu Python, no, też może jeszcze
takie bazy nowe, jednak w tej chwili się sprawdzały przez pewien czas. Natomiast Python miał jedną podstawową, w zasadzie dwie podstawowe wady. Po pierwsze, jest to generalnie język niewielowyjściowy. Czyli ci wszyscy, którzy mieli problem z wielowyjściowością, wielowątkowością, wiedzą, że Python staje w momencie, kiedy musi wykonać zadanie równocześnie i no, jeden wątek czeka, się skończy drugi. Mamy w tym momencie tak naprawdę przetwarzanie sekwencji. Tam za wyjątkiem operacji wyjścia, ale generalnie tak jest. A druga rzecz, i to jest ten sam problem, który mamy z Java, to jest garbage collector. To jest to, że nie potrafimy tak naprawdę zapanować efektywnie nad tym, w jaki sposób jest optymalizowana zajętość pamięci. Czyli w szczególnym przypadku, jeżeli mamy system, który działa na granicy wyczerpania pamięci, to dzieją się rzeczy od nas niezależne. Czyli system potrafi się powiesić, zaczyna się skupować. I ta sama przypadłość jest niestety w Pythonie. Tu, no niestety, pamięciożerność systemu Pythonowego czy Javaowego jest niespółmiernie większa od systemu, który sami piszemy w C++. No i ostatnia wersja Neuroscopa to jest wersja praktycznie z tego roku, która w 100% została oprogramowana w C++. Właśnie z tego powodu, żeby opanować kwestie zarządzania pamięcią, wielowątkowości i zagwarantować maksymalnie możliwą skalowalność rozwiązania. No i co to jest Neuroscop? Neuroscop to jest po prostu silnik wyszukiwania wersji 3.2, który został zoptymalizowany pod kątem języka polskiego, chociaż tak naprawdę ta optymalizacja może dotyczyć każdego języka, czyli ma w sobie elementy, które uwzględniają wersję morfologii języka. Został przystosowany do dużych repozytoriów danych, zawierających dokumenty o liniowej strukturze. Po prostu dokument dla nas to jest zestaw pól, który może mieć różną, każde pole może mieć różną wagę przy obliczaniu ranka na stronie znikania. To, co może jeszcze jest istotne, nie pisałem tutaj, to to, że Neuroscop musi działać szybko. My zakładamy, że akceptowalne wyniki dla jego pojedynczego zapytania do wyszukiwarki to są milisekundy. 10 milisekund, 20 milisekund. Jaki jest tego rezultat? Rezultat jest taki, że w tej chwili całe repozytorium praktycznie przechowywane jest w pamięci. Tak robi Google też i stosuje metodę brute force. Mianowicie pamiętamy informacje w bardzo dużej liczbie serwerów i pamiętamy po prostu informacje w pamięci. W rezultacie otrzymujemy coś, co potrafi rzeczywiście przeszukać repozytorium szybko i odpowiedzi mamy no, w kilkadziesiąt milisekund. Oczywiście mówię o jednej odpowiedzi na jedno pytanie, natomiast w tej chwili na przykład system, który Państwu pokażę, przy jednym wyświetlaniu strony dopytuje się czasami kilkanaście razy do naszego silnika, czyli w rezultacie no, tam odpowiednie czasy się dodają. Natomiast oprócz tego stosowane są odpowiednie techniki kaszowania, memcache, zielokrotnianie serwerów i tak dalej, czyli te wszystkie rzeczy, które no, w tej chwili też się potrzebują. Neuroscop wspiera język polski, dowolna struktura dokumentów, generuje listę wyników, która jest odpowiednio posortowana względem pewnej jakości, którą możemy sobie sami specyfikować. Potrafi wygenerować strzępek. Strzępek to jest fragment dokumentu, który się umieszcza na liście wyszukiwania. No, niby mała rzecz, ale jak się tak dokładnie zastanowić, to jest coś, co jest zawsze potrzebne w użytkownicy. Na liście wyszukiwania od razu stwierdzić, czy rzeczywiście trafił dokument, który go interesuje. A z drugiej strony czasami, jeżeli dokumenty są bardzo duże, no to przetworzenie tego strzępka, czyli wydobycie dokumentu oryginalnego, no jest po prostu nie lada wyczynem. Trzeba to umieć robić szybko, żeby lista wyszukiwania pojawiała się szybko. Więc wyszukiwarka jest przystosowana do tego, żeby generować szybko strzępki. Co więcej, strzępki są podświetlane, czyli w zależności od tego, co użytkownik pyta, potem w wynikach otrzymujemy tekst, w którym słowa kluczowe zadane w zapytaniu są podświetlone z uwzględnieniem języka polskiego, czy morfologii, fleksji oraz skrótów. Tak? Tak jest sens. No i teraz to, co jest najnowszym wynalazkiem, bo Google to wprowadził dawno, parę miesięcy temu, to jest podpowiadanie ad hoc. Wpisujemy tekst, a wyszukiwarka nam podpowiada, co mogłaby znaleźć na podstawie kilku liter, które wprowadziliśmy. No i korygowanie zapytań. Czyli jeżeli się mylimy, poprawiamy. No i teraz pierwszą aplikacją, którą dzisiaj, znaczy
Chciałem dzisiaj pokazać aplikację, która wykorzystuje Neuroscopa. Jest to aplikacja Neurobiz, która jest po prostu informacją o firmie i jak ona powstała. Mianowicie wzięliśmy sobie wszystkie publikacje z monitora sądowego i gospodarczego. Jest ich w sumie 1 800 000 dokumentów. Wzięliśmy wszystkie sprawozdania finansowe, jakie są dostępne w tej chwili w monitorze B. Jest ich też kilkadziesiąt tysięcy. Uzupełniliśmy to bazą danych Region i wprowadziliśmy też dla niektórych firm dane ze stron internetowych. Wszystko zostało zapakowane do plikowej bazy danych. Praktycznie w systemie nie ma żadnej relacyjnej bazy danych i całe wyszukiwanie oraz obsługa jest sterowana przez Neurostock, w którym mamy w tej chwili 7 dedykowanych indeksów. Łącznie te indeksy zajmują 10 gigabajtów. 11 gigabajtów, tak. Serwer, który daje nam te informacje, jest tak naprawdę obiektowym serwerem z interfejsem REST. Czyli możemy odpitać się, używając pewnego restowego interfejsu o właściwości firm, tudzież możemy szukać tych firm. No i wszystko działa na platformie systemowej Debian Linux 64 bit. W tej chwili mamy w systemie 352 tysiące firm. Tak? To jest w sumie, jak weźmiemy wszystkie osoby, które są w KRS-ie wpisane, około 1 316 000 osób. Między osobami, firmami, między firmami mamy również blisko 3 miliony połączeń w postaci relacji biznesowych, które są obserwowane na przykład w postaci grafu. No i do tego mamy jeszcze ponad 95 tysięcy sprawozdań finansowych. To jest mniej więcej ten korpus danych, który musimy przetwarzać. Sam indeks, tak jak mówiłem, to jest około kilkunastu czy 11 gigabajtów, no i około 2 terabajtów danych, które są w postaci XML, plików, PDF-ów i TIF-ów mało w systemie. I teraz Neurobiz ma w tej chwili dwie wersje portalowe, czyli są dwa sajty, które serwują dane gospodarcze. Pierwsza strona, czy pierwszy portal, to jest portal ludzi w biznesie i to jest w 100% nasze przedsięwzięcie. Natomiast poprzez wymianę tylko skórek i aplikacji oraz zintegrowanie z danymi prawniczymi, te same informacje są w tej chwili prezentowane w portalu firmy CHBEK, który się nazywa BEK KRS. Czyli można powiedzieć, że mamy dwa produkty, a tak naprawdę jeden kontent, który jest odpowiednio zbrandowany między tymi dwoma produktami. No i to, co chciałem teraz spróbować pokazać, to jak działa Neuroscop właśnie w aplikacji Ludzie w Biznesie. Czyli tak, pierwsza rzecz to na szukanie mamy ten taki typowy user experience single point of query, jak w Google, tak? Zaczynam pisać i w tym momencie od razu zaczyna działać system podpowiadania, który jest content aware, czyli podpowiada to, co faktycznie znajduje się w indeksie, tak? Nie ma sensu podpowiadać słów, których przykładowo nie może wyszukać. Jest to o tyle specyficzne, że Google stosuje w podpowiadaczu pewną wiedzę na temat tego, jakie były wcześniej zadawane pytania. Czyli na przykład Google nie podpowie mojego imienia, nazwiska, ponieważ ja jestem zbyt rzadko wyszukiwaną osobą. My staramy się podpowiadać w tym wypadku wszystko, co potrafimy wyszukać. W tym wypadku są to albo nazwy firm, albo imiona i nazwiska osób, tak? Czyli jeżeli sobie wpiszę, mam możliwość wyszukania tego osoby. Mogę też wpisać nazwisko albo imię. Tak, tu widać, że mogę też wyszukać się. To jest pierwsza rzecz, którą wyszukiwarka musi mieć. Tak właśnie. Druga rzecz to jest taka, że się mylimy. Tak? No,
bierzemy na przykład firmę Axis, pomijając to rzeczywiście, że Axis jest na liście także, żeby sobie wyszukać, no bo jest w KRS-ie, ale jak się pomylę, to otrzymuję od razu pytanie, czy chodziło Ci, czy Dziwi, czy chodziło Ci o Axis, i w tym momencie mam również, tak? Tak dobrze na razie nie jest. Znaczy, może to działa. No, inną sprawą jest to, że podpowiadacz tak naprawdę ma cały zestaw podpowiedzi, ma jakąś swoją logikę, która ustala odległość między podpowiadanym a poszukiwanym hasłem. W tej chwili nie ma w tej tak zwanej odległości fonetycznej, tak? Ją można było wprowadzić. My to kiedyś zrobiliśmy, ale na razie tutaj więcej zamieszania niż pożytku z tego, więc ta opcja jest wyłączona. Niemniej jednak rzecz polega na tym, żeby umieć sobie wyobrazić, co użytkownik miał na myśli. Jest statystyka, która mówi o tym, jak często dane słowo jest podpowiadane. Jest odległość taka lingwistyczna, można powiedzieć, między słowem a słowem, tak to się ten gramat mierzy. A oprócz tego, jeżeli podamy większą, znaczy dłuższą frazę, nie wiem, na przykład. To system też potrafi, może powiedział? To jest komunikacja polska, tak? Okay. To system potrafi również uwzględnić kolokację, czyli fakt, że niektóre słowa występują często parami. I to jest informacja o tym, że no, tutaj mniej chętnie będzie telekomunikacja polaska czy podlaska, a bardziej telekomunikacja polska z tego powodu, że właśnie te słowa występują często przy sobie. A jak mówisz, że w Polsce telekomunikacja? Zaraz. Znalazł, tak? Jest drugi na liście telekomunikacji polskiej. No tak, możemy zacząć od stopniowania trudności. To na pewno by nie znajdzie. Nie, panowie, to się troszeczkę zmienia, tak? W tym sensie, że tam jest taki słownik akronimów, on jest dosyć hierarchizowany i koledzy robią różne doświadczenia patrząc na zapytania, więc pewnie trochę jak Google, tak? Ten system żyje się w takim znamycznym skrótu PPSA. No to już było przesadne. No, a sami widzicie, że oczekujemy od wyszukiwarki znacznie więcej, tak? Dobrze, bo tak możesz więcej. Generalnie Google nas tego nauczył. No i rzeczywiście, no, musimy sobie z tym jakoś radzić. Okej, ale podstawowe funkcje typu Single Point of Query, Query, Suggest, and Determine, to są rzeczy, które po prostu muszą być. No, ale co może dalej nasza wyszukiwarka? No, możemy sobie po prostu w tej chwili zobaczyć, jak wyglądają, tak? Tak, ten system działa w taki sposób, że jeżeli jest telekomunikacja podlaska, to on już dawniej zasegreguje Polski. W tej chwili tak jest skonfigurowany. Tak? Jeżeli cokolwiek wyszuka, to nie sugeruje. Tak? Oczywiście może zasugerować w przypadku każdego pytania. Tyle tylko, że w tej chwili to nie jest w tym systemie zaimplementowane. Tak? Znaczy, jeżeli wprowadzę cokolwiek, co jest znajdowalne, tak? Podlaska. W momencie, kiedy system znalazł w tym przypadku osobę o takim nazwisku, on już nie stara się nam sugerować, że to mogła być firma polska czy jakaś inna. Tak? To jest akurat taka jest konstrukcja tej logiki.
Niemniej jednak można sobie wyobrazić, że przy każdym pytaniu system mógłby sobie sugerować, proszę bardzo, ale czy ci chodziło o coś takiego, czy coś innego? Okej. Czyli że tutaj było więcej możliwości, tak? Na tej liście tak. Jest więcej, jest pokazywana jedna, tak? On tak naprawdę system generuje tyle, ile sobie zażyczymy, ponieważ w wyszukiwarce możemy zadać, ile sugerowanych oraz ile korygowanych haseł może nam system dostarczyć, tak? Tyle tylko, że aplikacja, która potem używa wyników działania wyszukiwarki, to w tej chwili pokazuje je. Dobrze, teraz możemy sobie wziąć na przykład firmę, bierzemy firmę Axis, no, może Neurosoft, żeby nie było, że uprawiam jakiś rodzaj hobbingu. W tej chwili możemy sobie szybko dojść do wszystkich informacji, jakie mam na temat tej firmy w KRS-ie. Łącznie z tym, jaki jest adres. My akurat mamy biuro w takiej małej miejscowości, czy biuro w siedzibie, biuro mamy w Wrocławiu. Mamy dostęp do danych rejestrowych oraz do reprezentacji. To są wszystkie informacje, które zostały wyciągnięte no, z monitora centrowego gospodarczego i skonsolidowane i pokazywane w tej chwili w postaci bazy danych, nie relacyjnej, tylko takiej NoSQL, co pamiętamy w Neuroscopie. Mogę sobie dosyć szybko zobaczyć jeszcze inne rzeczy. O, finanse. To jest tylko kapitał zakładowy w przypadku naszej spółki. Jeżeli mielibyśmy sprawozdania finansowe opublikowane, to żeby to by się tu znalazły. Można sobie zobaczyć całą historię naszej działalności w formie wpisów do KRS-u. No, ale co jest ciekawe, możemy sobie zobaczyć graf powiązań. I to jest właśnie to, w czym nam się przydaje Neuroscope, ponieważ baza relacji jest również pamiętana w tej chwili w tym no, nierelacyjnym silniku bazowym. No, w przypadku Neuroscope'u mamy dwóch właścicieli. To jest może mało interesujące, ale jakbyśmy sobie wzięli na przykład jakąś taką osobę bardziej popularną. Kulczyk. Po pierwsze jest firma, która ma w nazwie Jana Kulczyka, tak? Ale oprócz tego mamy osoby, które niewątpliwie również są Janem Kulczykiem. Teraz możemy sobie zobaczyć tego pana Kulczyka, który jest najbardziej interesującym. Tak? On w tej chwili ma kilkanaście powiązań biznesowych, tak mogę sobie to zobaczyć w postaci tabelki, ale również mogę sobie zobaczyć to w postaci grafu. Tak? No, w tej chwili tych powiązań zielone to są organy nadzoru, czyli Rady Nadzorczej jest więcej, natomiast tutaj jest prezesem, tak, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, ale jakbyśmy sobie zobaczyli archiwalne spółki, no to jest ich znacznie więcej, tak? Dlatego możemy zacząć poszukiwać dalej, tak? Jest opcja rozwin dalsze połączenie. To troszeczkę potrwa. W pewnym sensie to jest fajne, tak? To jest taka pozycja, byłaby naprawdę tym wartościowym. No na razie jeszcze nie, pokaż przyszłość jest po to, że można sobie zadać datę wstecz, ustalić stan na jakiś dzień przeszłości, a przyszłe powiązania pokazać w inny sposób, tak? Oj, zdaje się, że powiązań jest na tyle. Niektórzy nazywali to model układu.
pokazywać w sposób dynamiczny. No jak widać, system sobie daje radę nawet z setkami wężów. Tak naprawdę on zarządza w tej chwili blisko 3 milionami połączeń i chodzi o to, żeby bardzo szybko móc odzyskiwać te połączenia, pokazywać w postaci właśnie na przykład takiego grafu. To się teoretycznie da zrobić w bazie relacyjnej, ale znacznie lepiej pamiętać to w bazach no, takich nierelacyjnych, które są optymalizowane pod kątem przechowywania grafów. W tym wypadku jest to Neuroscope, natomiast dosyć powszechnie stosowany jest na przykład Neo4j, które też jest optymalizowane właśnie pod tym kątem. Cóż. Tak. Ona kupuje teraz skupiska władzy, znaczy skupiska zainteresowania gospodarczego odzyskać, tak? Czyli ta grawitacja rozdziela te sieci, tak? I one sobie tam no, powoli wędrują, tak? Jest konstruowany ten apel. Ok, ja nie będę Państwa męczył już dalej siedzeniem układu, to było w poprzedniej epoce. Teraz popatrzmy jeszcze na kilka ciekawych cech. No, ciekawą cechą samego serwisu Neurovis jest to, że potrafimy również pokazać użytkownikowi aktualny stan wypisu z KRS, mimo że tego wypisu nie mamy, ale jest to stan zrenderowany na podstawie informacji z monitora sądowego i gospodarczego. I znowu, tu używamy Linuxa, używamy FOPa, generalnie PDF-a, potem szereg innych fajnych Linuxowych narzędzi, które pozwalają nam osiągnąć taki właśnie obrazek. Ja to pokażę na przykładzie Microsoftu. Te osoby, które miały kiedyś w ręku tak zwany odpis z KRS-u, to wiedzą, że tak właśnie wygląda, tak? Czyli mamy pełne informacje wynikające z tego, jakie są dane w KRS-ie na temat na przykład historii spisów, po czym dane podmiotu z informacją, kiedy dana informacja została wpisana, kiedy została wykreślona, jeżeli została i tak dalej. Czyli taki pełny odpis KRS. Potrafimy sobie w tej chwili dla wszystkich 300 tysięcy spółek wygenerować. Nie są to dokumenty pamiętane, są dokumenty generowane w locie, dlatego że codziennie przychodzą nowe dane, kilkaset spółek dziennie zmienia swój stan, więc nie przechowujemy 300 tysięcy plików razy wszystkie wersje zmian, tylko jest cały algorytm, który zgrabnie to w postaci XML przechowuje i na życzenie użytkownika renderuje do PDF-a i w tym wypadku jeszcze zamieniamy kiedy na bit. No, ostatni element, który jest rezultatem użycia technologii Mesha, to jest użycie po prostu mapy Google'a, którą możemy wykorzystać w naszym systemie. No i w ten sposób możemy szybko stwierdzić na przykład, gdzie dana firma ma swoją siedzibę, tak? To możemy na przykład zrobić już w przypadku Axita. Koledzy potwierdzą albo nie. To nie ma mocy odpisu sądowego,
no bo jest to niepotwierdzone. Natomiast dokładamy wiele starań, żeby ta treść była rzetelna, tak? Tyle tylko, że trzeba sobie zdawać sprawę, że my bierzemy jako źródło monitor sądowy gospodarczy, w którym są błędy. Czyli w tej chwili jest tak, że no, niektóre informacje po prostu bywają błędne, sądy po prostu nie wypełniają swojego obowiązku, nie przykładają jakby odpowiednio dużo uwagi, żeby było tak, jak trzeba. Niemniej jednak to się niedługo może zmienić. Znaczy, powstaje nowy system KRS, to może nie Państwo wiecie. Ma powstać nowy system usługi KRS. Czyli co to tylko taka czysta informacyjna opcja? A pytanie, no zainteresowały mnie te grafy, gdzie Pan pokazywał powiązania między osobami i firmami i się zastanawiam, czy sposób opisu tych relacji jest w jakiś sposób sformalizowany. Czy właśnie, bo ja na przykład jestem trochę zainteresowany ontologiami jako sposobu opisu takich powiązań i się zastanawiam, czy właśnie jest... Nie mam wiele. No, na razie nie. Znaczy, może tak. Od początku możemy myśleć o tych naszych informacjach jako ontologię, tak? Człowiek jako zidentyfikowana osoba jest bytem, który ma swoją semantykę. Firma tak samo. Co więcej, my teraz osoby oraz firmy szukamy w innych zasobach. Na przykład potrafimy wykryć firmę w treści informacji prasowej. Tak? I wtedy to jest identyfikacja tego bytu informacji. Natomiast do samego zapisu, do przechowywania w tej chwili, o ile się nie mylę, nie jest używany żaden format, który byłby zgodny z Resource Description Language. Dlatego, że jest to niewygodne, tak? Znaczy, używamy takich formatów, które dają nam w pewnym sensie funkcjonalność i tyle funkcjonalności za darmo, oraz są przegadane. Bo w ogóle niedawno była dyskusja, czy używać XML jako formatu za przegadanego. W zasadzie w tej chwili jest taka nowa tendencja, żeby wszędzie był JSON. Czyli jak już komunikujemy się między procesami, to zamiast tam XML PC, to może JSON gdzieś tam jest krótszy, trochę łatwiej to spasować po tym przeglądarce, więc generalnie nie ma tendencji do tego, żeby władować dużo energii w formę, tylko bardziej w praktyce. Bo bardziej nie interesowała mnie kwestia właśnie wykorzystania jakichś takich popularnych standardów typu OAuth czy MDF, tylko właśnie sama kwestia możliwości przeprowadzenia tego wnioskowania na takich danych i na przykład składania zapytań już niekoniecznie w języku naturalnym, ale w jakiś sposób... Czy ja Wróczek znam, a to Kosidrak, tak? Tak, albo kto jest prezesem jakiejś spółki i kto, albo kto z zarządu tej spółki ma powiązania z tą spółką. Tak, to jest troszeczkę też inne zadanie, no, bo odzyskanie powiązań między węzłami, tak? W tej chwili jest u nas realizowane przez algorytm, który no, po prostu przechadza się po tym grafie. Natomiast ja rozumiem, że chodziłoby o to, że jakbyśmy mieli całą bazę ładnie opisaną, to dałoby się wykorzystać narzędzia, które już istnieją, które by fajne, ciekawe rzeczy z tej bazy ekstrahowały. Być może tak, takie próby jeszcze nie robiliśmy, nie zapraszam, można by było tam kiedyś coś próbować z tym zrobić. No fajnie byłoby wyciągać pewne wnioski, tak, z tych danych. No i jest dużo potencji w tych informacjach, tak? Szczególnie jak się dołączy jeszcze informacje o osobach w administracji publicznej i informacje czytelne, tak? To też można, no, szereg ciekawych graf. Dobrze. Jeszcze sekundę. Ja chciałbym zapytać o model biznesowy firmy Neurosoft. Czy taki projekt Neurobiz i portal Ludzie w Biznesie jest w jakiś sposób efektowny, w sensie ekonomicznym? Czy firma na tym zarabia, czy jest to po prostu promocja dla firmy? Tak, za firmą. Ja oczywiście mogę powiedzieć. Znaczy, rzeczywiście modele biznesowe tego typu płatne repozytorium wiedzy to jest pewien problem. Użytkownicy internetu są przyzwyczajeni, że wszystko jest za darmo. I to jest powszechnie wiadomo, bardzo trudno jest cokolwiek sprzedać. Największy biznes, jaki w tej chwili się robi, to jest biznes marketingowy na darmowym kontencie, tak? Czyli w tej chwili nie jest istotne, jaką jakość ma zawartość ten content, ale jest istotne, ile klików wygeneruje potem Google Ads no, na stronie, która tą zawartość pokazuje. I ten model jest używany przez wszystkie znane mi portale typu to jest największy w tej chwili. Jeśli chodzi o gospodarkę, to nie gospodarka, tylko to nie Onet, gospodarka, Infor. W każdym razie oni w ten sposób nie działają.
są takie systemy, na przykład jak system informacji prawniczej, które wręcz w tej chwili nie są internetowe, są najczęściej intranetowe, albo mówię jakieś takie ekstranetowe, które po prostu są sprzedawane na zasadzie licencji dostępowej subskrybowanej dla użytkownika. I w tej chwili to, co my próbujemy zrobić w Neurowizie, to co za chwilę będzie się działo z Agorą, bo ma ruszyć portal KRS Wrocławiz, i to samo, co robimy z Bechiem, to jest po prostu opłata za dostęp subskrybowany do treści, do całej treści. No i użytkowników zachęcamy po prostu ceną, tak? Masz dostęp do KRS-u, do sprawozdań finansowych, masz wszystko w jednym miejscu, ładnie podane i szybko wyszukiwane. No i to kosztuje tam parę złotych. Parę złotych to może być 1000 złotych rocznie, to może być 20 złotych dziennie, w zależności od tego, na jaki okres sobie taki dostęp jest potrzebny. I ten model działa. Znaczy, no to są w tej chwili, powiedzmy, setki tysięcy złotych rocznie w naszym przypadku. Natomiast generalnie w systemach informacji prawniczej, no to są w tej chwili setki milionów złotych w kontekście systemów tych z pierwszej linii, tak? Czyli no, Wolterskluger, czy powiedzmy Lex, znaczy Wolterskluger i Legalis. Czy można powiedzieć, że to nie jest tak, że internet całkowicie zepsuł rynek, tyle tylko, że ten rynek jednak jest niszowy. Znaczy, on uderza w tej chwili do pewnej grupy docelowej, która potrzebuje po prostu tych informacji i ta grupa docelowa jest w stanie za tę informację zapłacić. Gorzej jest z patentami, one są po prostu, znaczy gorzej, one są po prostu za darmo. Natomiast jeśli chodzi o normy, w ogóle ten model nie działa, ponieważ instytucje normalizacyjne, i to nie tylko w Polsce, sprzedają pojedyncze sztuki. Więc tam z kolei jest model taki, że kupujemy jedną normę za 100 euro, 64 strony, tak? I wtedy nie wiadomo w sumie, dlaczego jest takie drogie, no ale tak to sobie jakby wytwórcy tej informacji przygotowali. Także mogę powiedzieć, że no, model jest właśnie taki, że jest dostęp subskrybowany do całego kontentu i w tej chwili to się rozwija, ale to nie jest tak, że nie da się na tym zarabiać. Znaczy, to się da zarabiać, to trzeba znaleźć algorytm, co zawsze jest problemem w każdym biznesie. Dziękuję. Ja dwa pytania takie technologiczne, bo z tego co zauważyłem, to ten interfejs jest częściowo zrobiony jako aplety Java. Chyba, że tylko logo Java tak jest, mam rację? Nie, to jest aplet, mamy dwa aplety Java. Okej, no więc moje pytanie brzmi właściwie, dlaczego taka decyzja? Dlaczego aplety Java, które z tego co ja czytałem, były przestarzałe już w latach 90. O! No co, jednak to jest coś, co wymaga w tym momencie pluginu do przeglądarki, który pojawia się w przeglądarkach coraz rzadziej, a podobne możliwości dawałby JavaScript. No nie dawał. Znaczy tak, to jest zawsze pytanie o wyważenie między tym, co się dzieje po stronie przeglądarki, po stronie serwera, no i efektywności detekcji. Używamy w tej chwili komponentów dwóch, które służą do bardzo określonego celu. Jeden wyświetla dokumenty skany. To nie są PDF-y, to są w tej chwili po prostu skany, które w tej chwili praktycznie nie da się efektywnie wyświetlić w przeglądarce w inny sposób niż tak, jak robimy. Z tego powodu, że dokumenty te są po prostu duże. No jeżeli mamy dokument 600 dpi skanowany w czerwonym bieli, po pierwsze TIFA nie wyświetla przeglądarka, więc trzeba byłoby go jakoś zamieniać, powiedzmy, na PNG. Taki dokument jest wielki. A poza tym te dokumenty miewają na przykład po 2000 stron. I teraz, w jakim formacie można byłoby to przesunąć? Jedyny format, jaki znam, który no, jest publiczny, to jest DGBI. To jest podobne do naszego BIP-a. Natomiast ani PDF, ani jakieś tam PNG po prostu nie są w stanie takiego dokumentu efektywnie przez łączenie terminowe przesłać w momencie, kiedy użytkownik chce na przykład tylko 30 stronę tego dokumentu zobaczyć. Jeszcze drugie pytanie właśnie. Dlaczego grafy są renderowane po stronie klienta? To wydaje się dość duże zadanie, szczególnie jak trzeba wyświetlić parę połączeń. No, w pewnym sensie odtwarza pan jakby pytania, które były tam u zarania powstania produktu. No, stwierdziliśmy, że w tej chwili klient może policzyć więcej. Więc jeżeli klient jest w stanie policzyć 50, 60, 100 węzłów,
to po co ma to robić serwer, który w dodatku jeszcze musiałby te osoby jakoś przesłać, tak, czyli skafelkować i przesłać kafelki, które by, no, fragmenty obrazów, tak, które by w efekcie składały się na cały obraz. Ja bym bardziej liczenie pozycji przez klienta niż samo rysowanie, bo to jest to najtrudniejsze zadanie właśnie, to liczyć, gdzie mają być te szkoły. No, ale się okazało, że liczenie pozycji, jak Państwo widzieliście, to jest jakiś proces algorytm grawitacyjny, w sumie Bartek Borek go napisał. I wyszło na to, że w żadnej się to liczy równie fajnie jak gdzie indziej, a odciążamy serwer, tak? Czyli każemy użytkownikowi policzyć pewną część tych danych. Oczywiście można to zrobić w ten sposób, że, będą, że będzie grawitacja liczona po stronie serwera i po prostu będzie wysłana pozycja, tak? Ale jak użytkownik coś sobie przesunie, no, to zaczyna być jakby wtedy trochę mało wygodne. Ten graf jest dosyć interaktywny, czyli tak Państwo by się popikali, to robi fajne wrażenie. Dziękuję. Ja mam znowu takie pytanie, bo tutaj mamy mapę i teraz pytanie, czy mogę sobie na tej mapie zaznaczyć jakiś punkt i wyszukać instytucji w pobliżu albo czegoś w tym stylu? W tej chwili nie. To jest oczywiście pisowe rozszerzenie Neuskopa w przygotowaniu. Na razie jest tak, że nie łączymy informacji pisowej, informacji, która jest przechowywana w systemie, ale faktycznie poszukiwanie firm albo oddziałów firmy w pobliżu jakiegoś tam punktu jest interesujące, także no, myślę, że na zasadzie takiego PostGIS-a możemy zrobić NeuroGIS-a, który po prostu będzie to możliwe. No, w tej chwili tego nie ma. Proszę Państwa, ten system też jest startował tak bardzo dawno temu i jak się weźmie pod uwagę, ile rzeczy no, trzeba było zrobić, to te takie mniej istotne na razie zostały jeszcze nie zaimplementowane. Ja na przykład za bardziej istotne w tej chwili uważam właśnie zamówienia publiczne i osoby z aparat władzy, bo to, co się biznesowi przydaje, czy nam, na przykład mi, to jest to, że my cały czas musimy patrzeć na to, co się dzieje właśnie w sektorze zamówień i sprawdzać naszych kontrahentów, co się robi codziennie, tak? Czyli prawdę mówiąc, co zrobiliśmy trochę tak dla nas ten system, żeby móc szybko się poruszać w mętnej przestrzeni biznesowej, gdzie często rzeczy niektóre są ukryte. Cóż, rozumiem, że nie ma więcej pytań. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie znudziłem.